Parku Ocalałych w Łodzi znajduje się pomnik upamiętniający sprawiedliwych wśród narodów świata, oczywiście Polaków. I jedno z nazwisk, które można odnaleźć na tablicach, to nazwisko Jana Karskiego. Karski naprawdę nazywał się Jan Kozielewski i urodził się w 1914 roku w Łodzi. Najbardziej znany jest z tego, że był kurierem. Przedostał się dwukrotnie na zachód z informacjami na temat tego, co się dzieje w okupowanej Polsce. W 1942 roku przyjął go nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt. Karski przedstawił wtedy wstrząsający opis postępującego Holokaustu na ziemiach polskich, ale nie spotkał się tam z żadnym zainteresowaniem. O drugim raporcie Karskiego mówi się bardzo wiele, ale mało kto pamięta również, że równie ważne było jego pierwsze świadectwo, które złożył w lutym 1940 roku we francuskim Angers. I właśnie o tym będzie w dzisiejszym odcinku. 100 na 100. Urodziny województwa łódzkiego, Łódź i Jan Karski. Karski opisywał sposób, w jaki polskie ziemie zostały podzielone. Aby dowiedzieć się więcej, Jan Karski w grudniu 1939 roku wrócił do swojego rodzinnego miasta Łodzi, gdzie obserwował życie codzienne ludności cywilnej, a także nawiązywał kontakty z przedstawicielami tworzącej się konspiracji. A trzeba pamiętać, że do III Rzeszy przyłączono blisko 1/4 przedwojennego terytorium Polski z 10 milionami Polaków. Ówczesne województwo łódzkie zostało podzielone na pół. Część znalazła się w Niemczech, część w generalnym gubernatorstwie. Opisywał również trudności aprowizacyjne, jakie nasi rodacy wówczas mieli. Polacy mogli kupować artykuły pierwszej potrzeby tylko od godziny 11 do godziny 17. Natomiast Żydzi nie mogli robić tego wcale i musieli liczyć na pomoc Polaków, która oczywiście była karana śmiercią. Wszyscy nie Niemcy zobowiązani byli do schodzenia z drogi na ulicy Niemcom, a także zdejmowania nakryć głowy. Gdyby któraś Polka zaczepiła Niemca na ulicy, to groziła jej za karę służba w domu publicznym. Jan Karski opisywał także wysiedlenia, które dotknęły Polaków. Opisywał, jak Niemcy wpadali nocami do mieszkań, dając 20 minut na spakowanie tylko kilku części odzieży wierzchniej i opuszczenie swoich mieszkań. Opisywał obozy przejściowe, w których w straszliwych warunkach czekali na dalsze wysiedlenie. Na zachodzie dowiadywano się o rozłączaniu rodzin. Dzieci były siłą odbierane rodzicom i przeznaczane do germanizacji. Polacy najczęściej trafiali na wieś, co powodowało przeludnienie i problemy z wyżywieniem. A sytuacja na wsi nie była wesoła. Niemcy stosowali bardzo szeroki zakres rekwizycji. W ogóle gospodarka polska została przestawiona na niemieckie potrzeby wojenne. Jeżeli chodzi o wyżywienie i w ogóle zaspokojenie najważniejszych potrzeb życiowych Polaków, pozostawała tylko i wyłącznie gospodarka lokalna. Jan Karski wyrażał również obawę co do tego, jak zachowają się Polacy w momencie, gdy alianci pokonają Niemcy, bowiem Polacy, widząc, że są niszczone ich autorytety, że są sprowadzani do poziomu niewolników, zaczęli się buntować, zaczęły w nich narastać nastroje destrukcyjne. I Karski obawiał się, że mogłoby to doprowadzić do eskalacji konfliktów wewnętrznych, czyli mówiąc prościej, do wojny polsko-polskiej po zakończonej okupacji niemieckiej.